Cześć moi drodzy, z tej strony Maciej, a dzisiaj omówię temat efektywnego czytania książek. Zapraszam. Dobra pamięć. Nelson Delis to czterokrotny mistrz USA w zapamiętywaniu, autor książki Remember It o technikach pamięciowych niedawno na swoim kanale pokazał, jak zapamiętał 31 pomieszanych talii kart w dwie godziny. I na tej podstawie też uważam, że jeden z moich takich bardziej ciekawych autorytetów, jeśli chodzi właśnie o mnemotechniki, bardzo dużo wiedzy dzięki niemu posiadam. Dużo takich praktycznych wskazówek Nelson daje swoim odbiorcom w książce czy poprzez medium filmowe. Dzisiaj chciałbym omówić jego strategię, którą poleca w kontekście lepszego przyswajania wiedzy z książek. W kontekście tego, jak szybko czytać książki, jeżeli mamy taką potrzebę, by czytać je oczywiście szybko i gdy czytamy je szybko, jak przy tej okazji jeszcze pamiętać z tej książki głębiej, pamiętać najważniejsze fakty, najważniejsze historie, jak to wszystko sobie poukładać, żeby generalnie czytać książki efektywnie. Nelson podzielił się niedawno taką strategią, która jest oczywiście pochodną wiedzy dostępnej na płaszczyznach naukowych czy. Rekomendowaną przez specjalistów od szybkiego czytania, ale ułożył to w tak fajną strategię, że chciałbym Ci o niej opowiedzieć. Pierwszym krokiem, który polecam Ci i Nelson również poleca, aby wykonać, jest budowanie intencji. I jak całą tę praktykę budowania intencji w ogóle zacząć? Przede wszystkim zadaj sobie pytanie, dlaczego ja w ogóle chcę przeczytać tę książkę? Do czego jest mi potrzebna wiedza z tej książki? Czy ta książka mnie interesuje? Co właściwie da mi przeczytanie tej książki? To są takie filozoficzne pytania o cel, o cel wykonania jakiejś konkretnej czynności, bo my często czytamy książki, nie wiem, bo ktoś nam ją dał na urodziny, bo jest ona w naszym programie studiów i nie mamy w ogóle. Tak naprawdę, pojęcia, po co my właściwie ją czytamy. Logicznym wydaje się, że jeżeli nie mamy pojęcia, po co właściwie robimy jakąś czynność, to też niekoniecznie dużo z tej czynności możemy wynieść. Takie zadawanie pytań może nam bardzo w tym aspekcie pomóc. I gdy już zbudujemy sobie taki fundament w postaci celu, zrozumienia, dlaczego wykonujemy tę czynność, to wtedy budujemy intencję. Chcę przeczytać książkę XYZ w okresie ABC. I jeszcze możemy to urozmaicić o inne wymierne detale, jak na przykład w jakim czasie sesji konkretnej będę czytał tę książkę, etc. To już jakby jest pełna dowolność, ale właśnie budowanie intencji, coś co często też podkreślają pewne badania, to jest bardzo silny wspomagacz pamięci. Zrozumienie celu, budowanie intencji to jest coś, od czego powinniśmy zacząć naszą przygodę z efektywnym czytaniem książki. Po co to w ogóle robimy i jak chcemy to zrobić? W jakim czasie? Dlaczego? Po drugie, Nelson proponuje, abyśmy wyłączyli dysrektory. I to jest oczywista porada. To jest porada, która powinna być w każdej poradzie, tak naprawdę, odnośnie efektywności w XXI wieku. Smartfony zabierają nam naszą uwagę, są złodziejami atencji. I Nelson sugeruje, że kiedy czytasz, warto włączyć tryb cichy w telefonie, z czym ja się oczywiście w zupełności zgadzam. Ja jestem osobą, która. Gdzieś tam potrafi utrzymać nad sobą kontrolę w pewnych kwestiach, ale jeśli chodzi o smartfon, często czuję się jego niewolnikiem i dochodzi u mnie do takich radykalnych sytuacji, gdzie faktycznie musi on pójść w ostrą odstawkę. Zero social mediów, zero um, takiego trybu, że ja jestem od niego uzależniony i co chwilę go sprawdzam kompulsywnie. Staram się to wdrażać, nie zawsze wychodzi, niestety nie jest tak, że jestem w tym perfekcyjny. Ale na czas czytania książek trzeba to robić, bo co z tego, że my czytamy książkę, jak co chwilę sprawdzamy, co się dzieje na Tinderze, co się dzieje na Instagramie, co się dzieje na mailu, co się dzieje na Facebooku, rozmawiamy przez telefon za chwilę, zamiast skupić się na książce, no jednak chodzi w tym wszystkim o to, żeby utrzymać jak największą jakość skupienia na treści, a to skupienie jest możliwe tylko w momencie, gdy nie mamy silnych dystraktorów wokół nas. Porada trzecia to jest: nie czytaj wszystkich słów jak leci. Tu już wchodzimy powoli na płaszczyznę takich metod z zakresu szybkiego czytania. Otóż bardzo częstą praktyką u osób, które szybko czytają, jest skupianie się bardziej na środku strony. Na środku zdań, na środku akapitów, które czytamy, dlatego że nasze oczy tak naprawdę i tak są w stanie zauważyć słowa po lewej i prawej stronie i niekoniecznie musimy czytać ze każdym razem od lewa do prawa, od lewa do prawa. Oczywiście ten, ta chronologia kierunkowa jest, zawsze czytamy od lewa do prawa, niemniej skupiamy się bardziej już na środku linijek, aniżeli na samej lewej, potem środku, potem prawej stronie. Po prostu bardziej na środku. I możemy zacząć tę praktykę od wyznaczenia sobie ołówkiem marginesów na stronie. Czyli na przykład rysujemy margines po lewej, po prawej stronie i na przykład w taki sposób, że pod prawej i lewej zostają po trzy słowa takie zebrane jakby. I skupiamy się na środku, z uciętymi już tymi trzema słowami po lewej i trzema po prawej. Czyli skupiamy się na środku akapitów, bo nasze oczy i tak zauważą te trzy słowa po lewej i trzy po prawej, a dzięki temu jesteśmy w stanie znacznie zwiększyć prędkość naszego czytania. Tu od razu mówię, to wymaga pewnego wytrenowania, wypracowania na początku, to może być. Niełatwe do wdrożenia, jeżeli nasze oczy są przyzwyczajone do tradycyjnego czytania tekstu, ale z czasem jest to jak najbardziej do wypracowania. I od razu krok czwarty, który pomoże nam usprawnić krok trzeci, czyli używanie wskaźnika. Nie musi to być laser czy jakiekolwiek inne narzędzie, wystarczy nasz palec wskazujący. Ja też za poradą Nelsona zacząłem przykładać palec wskazujący do stron, które czytam. I właśnie między innymi takiego książkę przyswajałem w ostatnim czasie, że przykładam palec wskazujący do strony takimi manewrami, że właśnie żeby uwzględnić te marginesy po lewej i prawej, czytałem sobie manewrując palcem po środku stronę linijka po linijce. Eliminujemy w ten sposób momenty, w których. Wracamy wzrokiem kilka razy do zdania, które czytaliśmy wcześniej, bo jest to jednak spory złodziej czasu, jeżeli co chwilę wracamy naszymi oczami do tego, co czytaliśmy wcześniej. W ten sposób eliminujemy te takie blokady, które zabierają nam czas. Dzięki temu czytamy szybciej, pilnujemy się, żeby nie wracać wzrokiem. Pomaga nam to również utrzymać koncentrację. Ale oczywiście również zaznaczam, tak samo jak przy kroku trzecim, to już wymaga pewnego wytrenowania i mówię o tym dlatego, że na początku lubimy się poddawać. Zobaczymy, że nam to nie wychodzi, zobaczymy, że kurczę, no coś tutaj nie poszło. Jak coś takiego ci przyjdzie do głowy, daj sobie luz, daj sobie czas, wytrenuj to, daj sobie kilka prób, nie poddawaj się, wyznacz sobie jakiś krótki cel, bo za pierwszym razem może nie być idealnie. Okej, okay. wyobraź sobie, tutaj porada piąta wyobraź sobie to, co czytasz czyli taki klasyczny proces w przypadku sportowców pamięciowych, czy w przypadku osób, które interesują się technikami pamięciowymi to jest. Robienie sobie w wyobraźni Netflixa na temat tego, co czytamy, tak? Czyli układamy w głowie historię. Książkę, którą czytamy, najlepiej potraktować jak dobry serial lub film. Wizualizuj sobie każde zdanie, które czytasz. Implementuj doznania zmysłowe. Czuj to, co czytasz, poprzez zapach, dotyk, słuch, węch i wrażenia wzrokowe. Wyobraźnia i synestezja to narzędzia niesamowicie wzmacniające naszą pamięć. To jest jakby klasykiem, jeżeli chodzi o zapamiętywanie poprzez mnemotechniki, chociażby, tak? Gdy czytamy, wyobrażamy sobie to, co tekst nam sugeruje. I tego typu praktykę też wskazują osoby, które nawet pamiętam. Rekordzista Guinnessa Howard Berg. On też polecał, że gdy czytamy, to werbalną strukturę zamieniamy sobie na tę strukturę obrazową, i poprzez wizualizowanie sobie lepiej zapamiętujemy treść, którą czytamy. Ponadto Nelson poleca, abyśmy. Czytali sobie w takich blokach czasowych, na przykład czytanie przez godzinę, chociażby. On zauważał siebie, że jak czyta przez godzinę, jak się tak dobrze zmusi w cudzysłowie przez te godzinę, żeby poczytać w takim dłuższym odstępie, to dzięki temu czyta więcej, umie się właśnie skupić na wdrażaniu tych praktyk szybkościowych i wychodzi mu to zdecydowanie efektywniej. Kolejną jego poradą w tym aspekcie czasu jest to, żeby robić sobie również przerwy. Chociażby takie pięciominutowe. Ja uważam również, że jak najbardziej można zastosować tutaj też technikę Pomodoro, czyli nie tylko pięciominutowe przerwy, ale również za którymś razem może być na przykład dłuższa 10-15-minutowa przerwa. Dlaczego nie? Tutaj Nelson sugeruje 5-minutówki, ale można z tym troszeczkę poeksperymentować. Chodzi głównie o to, żeby te przerwy w ogóle robić, żeby trochę nasz mózg mógł się wycilować, a nie tylko skupiać na tekście. Nelson zaleca również, żebyśmy zmieniali lokację, co w przypadku takich badań nad naszym mózgiem często było brane pod lupę naukowców. Żebyśmy właśnie zmieniali lokację, wystawiali nasz mózg na nowe doznania. Poza tym, że czytamy książkę, to również czytamy ją w miejscu A, w miejscu B, w miejscu C. No, zmieniamy trochę kontekst, zmieniamy asocjację z przestrzenią i wydaje mi się, że to jest też sensowna porada, jeżeli lubimy podróżować. Możemy brać do torby książkę Kindla i zobaczyć, jak nam idzie czytanie w innych różnych miejscach, raz w kawiarni, raz w parku, raz w lesie, cokolwiek nam przyjdzie do głowy. Nelson zaleca, żebyśmy dbali o praktykę. Czyli coś, co ja bardzo często podkreślam przy okazji chociażby pałacu pamięci: nie poddawaj się, najcięższe jest zacząć, ale gdy przez to przebrniesz przez te trudne początki, zauważysz, że powyższe wskazówki, tak, chociażby to od Nelsona staną się naturalnym procesem. To jest zwykłe ABC budowania nawyków, tak? Czyli w momencie, gdy my przez jakiś okres sumiennie, konsekwentnie będziemy dbali o to, żeby nawyki wykształcić, to mimo tych hardkorowych początków, że nie chce nam się, że wolimy jednak to odłożyć na bok i wrócić do klasycznych metod, które były nieskuteczne, to jak sobie z tym poradzimy, to po jakimś czasie, mam nadzieję, że krótszym niż, niż dłuższym, będziemy w stanie przez tę praktykę Wyrobić sobie z czasem naturalny proces tych nowych umiejętności, które nabyliśmy, że to już nie będzie coś nowego, a stanie się naszą codziennością. Więc te, to używanie wskaźnika, to wyobrażanie sobie tego, co czytamy, to się stanie nawykiem. Ja teraz, jak czytam książkę, to właśnie stosuję tę metodę chociażby punktowania sobie, wskazywania sobie tekstu przez palec i świetnie mi to wychodzi, faktycznie skraca mi czas czytania, a przynajmniej pomaga mi skupić się na tym, żeby czytać. Nie wchodzić w myśli i nie wracać do tekstu, który czytałem wcześniej, więc mój czas oczywiście przyspieszył. Nie? Ostatnią wskazówką Nelsona jest też taka wskazówka, która już się przewinęła przez moje treści również. Napisz o tym, co przeczytałeś, przeczytałaś i opowiedz o tym komuś. Czyli to by się wpasowało właściwie w techniki Feynmana, żebyśmy zawsze starali się tłumaczyć drugiej osobie naszą wiedzę, którą właśnie przyswoiliśmy, czy to wiedzę z książki, czy to wiedzę nawet z wykładu, tak, ale żebyśmy wdrożyli ją w życie, nadali jej dynamikę i żebyśmy sprawdzili, czy my faktycznie zapamiętaliśmy to, co przeczytaliśmy. Tak? Więc opowiadamy komuś drugiemu, może też e, osoba, która lubi te powieści, które czytamy, te same autorki, tego samego autora, albo po prostu jest na tym samym roku i czytała właśnie ten sam podręcznik. Opowiedzmy historię z tej książki tej osobie, zweryfikujmy, czy zapamiętaliśmy, co przeczytaliśmy i wcielmy w życie, to co przeszło przez nasz proces czytania bo dzięki temu również nadamy temu inny kontekst sprawimy że nasz mózg bardziej będzie chciał to wchłonąć i uważam że jest to świetna praktyka tak samo zresztą ta praktyka działa z uczeniem się języków obcych po co uczyć się języków obcych jeżeli nie możemy szybko ich wdrożyć w kontekst w nawijkę z drugą osobą tak to jest świetna praktyka która pomoże ten język utrwalić myślę że to jest podobieństwo między tym Tą wskazówką od Nelsona w sprawie czytania książek, a na przykład językiem obcym, czy właściwie cokolwiek, jak się czegoś uczymy, warto o tym od razu komuś opowiedzieć, żeby się wystawić na fajną, dynamiczną rozmowę na ten temat. Oczywiście ta osoba musi być też tym zainteresowana, nie wiadomo? To nam zdecydowanie pomoże. Dobra pamięć. Przedstawiłem Ci 10 wskazówek Nelsona Delisa w kontekście tego, jak efektywnie czytać książki. Jeżeli Twój proces czytania nie jest czymś, co daje Ci satysfakcję, co zadowala Cię pod kątem efektów, jakie masz, masz wrażenie, że średnio przyswajasz treści książek, to myślę, że wdrożenie tych wskazówek pomoże Ci wznieść Twoje czytanie na wyższy poziom taki, który będzie Cię satysfakcjonował, który da Ci lepsze zapamiętywanie treści, może trochę skróci czas, jeżeli faktycznie Twoją intencją jest szybsze czytanie. I mam nadzieję, że skorzystasz z tego, jakie wartości przekazuje Nelson w swojej strategii. Ja zachęcam Cię do tego, żeby aktywniej bardziej świadomie wykonywać procesy umysłowe, do których czytanie oczywiście się zalicza. Zrób z książki dobry serial w swojej głowie, wyobrażaj sobie, aktywuj zmysły, wyłącz dystraktory, nie czytaj słów jak leci, używaj wskaźnika, na przykład twojego palca. Pamiętaj, żeby też zbudować sobie jakąś strukturę czasową. Nelson poleca godzina przerwy po 5 minut. Jeżeli chcesz, możesz zmieniać lokację. Jeżeli nie jesteś typem domatora, a bardziej spacerowicza, Dbaj o praktykę, no i na końcu możesz komuś o tym opowiedzieć, bo ta osoba być może jest tym zainteresowana, a twój mózg na pewno, bo on lubi, gdy wdrażasz wiedzę w życie. To był Maciej Łuczak. dobra pamięć, dziękuję ci za Twoją obecność i wszystkiego dobrego. Nie zapomnij o obserwowaniu podcastu na Spotify i Apple Podcast. A jeżeli słuchasz na YouTubie, pamiętaj o subskrypcji, zostawieniu łapki i komentarza. Jeżeli po wysłuchaniu odcinka będziesz mieć dodatkowe pytania, koniecznie skorzystaj z grupy facebookowej Dobra Pamięć Crew.